Pomimo ostrzeżeń pediatrów, coraz więcej matek za wcześnie zaczyna wprowadzać do diety swoich niemowlaków produkty stałe. W przeprowadzonej ankiecie 40% z 1334 matek przyznało się, że podawało swoim maluszkom pokarmy stałe przed ukończeniem czwartego miesiąca życia, a 9% matek przyznało się, że już w czwartym tygodniu życia. Pediatrzy sugerują, że z pokarmami stałymi należy zaczekać do szóstego miesiąca życia. Przez ostatnie 20 lat amerykańska Akademia Pediatrii uznawała, że wystarczy wystarczą jedynie 4 miesiące karmienia mlekiem matki lub mlekiem dla niemowląt. Teraz dodano jeszcze 2 miesiące. W ankiecie za powód dokarmiania pokarmami stałymi przed ukończeniem czwartego miesiąca matki podawały, że dziecko wyglądało na głodne, albo że chciały, aby dziecko było bardziej najedzone i przespało całą noc, albo żeby lepiej przybierało nawadze lub też, że to lekarz rekomendował podawanie pokarmów stałych. W wielu przypadkach to wysoka cena mleka powodowała, że matki zaczynały dokarmiać innymi pokarmami. Szczególnie drogie jest mleko modyfikowane dla niemowląt od 4 do 6 miesiąca życia. A jeśli ma się do tego jeszcze starsze dzieci i przygotowuje się obiad dla całej rodziny, to o wiele łatwiej przychodzi podanie niemowlakowi do spróbowania czegoś z własnego talerza. Co więc będzie najlepsze dla naszego dziecka? Obserwowanie go. Jeśli dziecko potrafi już siedzieć, próbuje chwytać kawałki jedzenia i nie zamyka buzi na widok jedzenia, to będzie oznaczać, że ma ochotę na coś innego niż mleko.